Podzwonku. Rozmowy z ciałem. Pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska zapraszam na ósmy odcinek podcastu Podzwonku. Tym razem porozmawiamy o ocenianiu. O tym, jakie emocje towarzyszą nauczycielowi, gdy stawia ocenę wyrażoną stopniem. I o tym, jak radzić sobie z presją oceniania i bycia ocenianym. Przez uczniów, ich rodziców, a także innych nauczycieli i dyrekcje. W studiu jest nasza rozmówczyni dr Aleksandra Korczak, nauczycielka, poetka, członkini Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, autorka monografii i artykułów poświęconych badaniom nad literaturą dla dzieci i młodzieży, ekspertka do spraw lektur szkolnych w perspektywie Gender Studies. Oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Uczy języka polskiego, etyki i filozofii w liceum. Wyróżniona w konkursie nauczyciela roku. Olucz, ty stawiasz stopnie w szkole? Tak, z niechęcią, ale stawiam. Wiem, że to jest tak, że oficjalne wytyczne, ogólnopolskie wytyczne i dokumenty oświatowe nakazują wystawianie tylko oceny semestralnej, końcoworocznej przede wszystkim. Natomiast w mojej szkole mamy wewnątrzszkolny system oceniania, przedmiotowe systemy oceniania, które każą też stawiać te oceny cząstkowe. Aczkolwiek ja nie uważam do końca, że to samo w sobie jest tak bardzo złe. Myślę, że gdyby przepływ komunikacyjny w naszej społeczności szkolnej między rodzicami, uczniami, nauczycielami był inny. To stopnie byłyby o wiele mniej krzywdzące niż są teraz. Nie mówię nawet konkretnie o swojej społeczności szkolnej, tylko w ogóle o tym, jak rozmawiają nauczyciele z rodzicami i uczniami, zazwyczaj w szkołach systemowych. E, mam na myśli to, że czasem jest tak, że nauczyciel może wystawić na przykład truje i nie musi w ogóle ubierać tego w jakikolwiek negatywny komunikat. To może być po prostu informacja zwrotna. Masz truje z chemii, no jakby tyle, żadnego nacechowania emocjonalnego, natomiast dopiero w domu, gdy uczeń zaniesie tę ocenę, pokaże rodzicom, zaczynają się problemy, bo okazuje się, że rodzice nie chcą tej trui przyjąć i awanturują się, no to jak to, nie uczyłeś się? Czemu to jest truje, a nie piątka? Problem polega też na tym, że dziecku, które chce czuć się kochane przez rodziców, bardzo zależy na pozytywnej informacji zwrotnej ze strony rodziny i na pewno, żeby ją uzyskać, jest lepiej powiedzieć, no wiesz, mamo, bo pan zrobił sprawdzian z geografii z czegoś, czego nie było na lekcjach. Albo bo ten sprawdzian był taki dziwny i trudny, był w ogóle jakoś dziwnie zrobiony. Ja nie wiem, co to za zadania. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie widziałam. Albo na przykład, no bo my mamy tyle zadawane przez te wszystkie przedmioty, że nie mam się kiedy uczyć. Na pewno łatwiej jest powiedzieć coś takiego, niż powiedzieć rodzicowi, wiesz, mamo. Jest taka fajna gra na PlayStation. Słuchaj, grałem do północy, nawet nie zauważyłaś, bo była zajęta młodszym rodzeństwem. Ale ja ostatnio ciągle siedzę przed komputerem. Albo na przykład trudno jest powiedzieć rodzicom: Mamo, powiem ci szczerze, ja już teraz wiem, ta chemia nigdy mi się do niczego nie przyda. Nie pójdę na takie studia, pójdę na studia humanistyczne i tak naprawdę ta chemia mnie nie obchodzi. A czasem jest trudno po prostu powiedzieć: Ja tego nie rozumiem potrzebowałbym potrzebowałabym dodatkowego wsparcia korepetycjami na przykład albo indywidualnej rozmowy z nauczycielem żeby zrozumieć ten temat i tak dalej i tak dalej więc tak naprawdę problemem nie są oceny tylko problemem jest to jak przyjmują je rodzice i jak narracje na temat ocen konstruują sami uczniowie i uczennice ja muszę cię zatrzymać bo było pierwsze pytanie czy stawiasz stopnie a nam się tu wylały wszystkie emocje <śm> Jak cię chciałam zapytać, jakie są twoje emocje, jak wystawiasz stopnie? Co ci to robi, że musisz stawiać stopnie? Oceny wyrażone stopniem. To jest dla mnie trudne, gdy tylko wystawiam stopnie bez wsparcia ich takim komunikatem. Słuchajcie, oceny nie są najważniejsze. Pamiętajcie o tym. Jeżeli chcecie zdawać ten polski na maturze, jest wam potrzebny na studia, to oczywiście ta ocena coś wam mówi, co potrzebujecie wiedzieć, żeby się rozwijać dalej. No ale pamiętajmy wszyscy, że są ważniejsze rzeczy i tutaj przede wszystkim prace z rodzicami. Też na zebraniach trzeba im wielokrotnie powtarzać, że szczególnie w szkole średniej te oceny naprawdę nie są tak strasznie ważne, nie trzeba być najlepszym ze wszystkiego. Czyli słyszę, że jest trudno. Jest trudno, ale ta trudność wynika z takiego nastawienia, że nauczyciel jest jakiegoś rodzaju wrogiem. Oprawcą. Zresztą za każdym razem jest tak, że gdy zaczyna się pracować z jakąś klasą, gdy poznaje się nowych rodziców, to pierwsza rzecz, którą nauczyciel musi zrobić, to pokazać, że nie jest demonem. Bo wszyscy się spodziewają, że nauczyciel, szczególnie w szkole publicznej, jest demonem. I potem przychodzą rodzice na zebranie, ja im tłumaczę, żeby się nie przejmowali tymi ocenami i że najzdrowiej dla dziecka jest po prostu, żeby wybrało trzy przedmioty i uczyło się z nich. I to ja muszę tłumaczyć rodzicom, czemu dziecko ciągle nie powinno siedzieć w książkach. Ja to też słyszę, że to jest perspektywa jednak szkoły średniej, szkoły ponadpodstawowej. Ta podstawówkowa perspektywa może być inna, bo wtedy mówimy, że ucz się wszystkiego, miej dobre stopnie, potem musisz iść do dobrej szkoły, jeszcze nie wybieraj, co jest dla ciebie. Tak, to jest trudne ze względu na format rekrutacji, który mamy powszechnie przyjęty. To znaczy, że decydują też stopnie na świadectwie, stopnie ze wszystkich przedmiotów. Ale warto zauważyć, że jeżeli dziecko chce się dostać do liceum, do klas o konkretnym profilu, to punktowane będą przede wszystkim konkretne, wybrane przedmioty. Natomiast to, co na pewno takiemu dziecku przysparza trudności, to samo rozpoznanie, czego właściwie się uczyć na tym etapie szkoły podstawowej. Myślę, że to jest istotna trudność. I za małe jest to systemowe wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego na tym wcześniejszym etapie. Jest niby ta godzina doradztwa zawodowego, ale z moich rozmów z uczniami wynika, że no, ona być może nie jest do końca efektywnie wykorzystywana, i raczej to powinny być indywidualne konsultacje. W zakresie doradztwa zawodowego raczej indywidualne spotkania z ekspertami, ekspertkami, psychologami rozwojowymi, osobami, które. Właśnie pomagają uczniowie się zorientować co do własnych mocnych, słabych stron niż takie zajęcia w trybie zbiorowym. Powiedziałaś, że rozmawiasz z rodzicami, żeby im wyjaśnić, jak to jest z tymi stopniami, żeby oni rozumieli, że ocena nie jest najważniejsza, szczególnie na tym etapie. To ja teraz chciałabym cię zapytać o odwrócenie sytuacji. Czy czujesz, że rodzice oceniają ciebie? Oczywiście, i to jest w ogóle ważne, żeby powiedzieć w tym momencie naszej rozmowy, że Nauczyciele też potrzebują tej oceny, potrzebują informacji zwrotnej, dlatego że nasz zawód jest, ośmielę się powiedzieć, zawodem tożsamościowym. To znaczy, gdy nauczyciel-nauczycielka, ktoś, kto rzeczywiście wybrał tę pracę w szkole, kto czuje się jakoś tam do niej powołany. Czuję, że to jest część jego, jej tożsamości i gdy definiuję siebie, ja sama gdy myślę o sobie, to właśnie myślę o tym jako o takiej cesze dystynktywnej, wyróżniającej. Ja jestem nauczycielką, pracuję w szkole, tym bardziej, że uczę polskiego, więc bardzo duża część rzeczy, które robię po szkole, to jest jednak rozbudowywanie swojego warsztatu merytorycznego, czy chodzenie do kina, czy czytanie książki, to jest przez cały czas podnoszenie swoich kompetencji nauczycielskich. I czuję, że buduje ten mój warsztat, rozbudowuję go również po to, żeby uzyskać wzmocnienia w postaci pozytywnych komunikatów od uczniów, którzy się czują dobrze przygotowywani do egzaminów, ale również podziękowania od rodziców. I myślę, że w naszej judeo-chrześcijańskiej kulturze, w której jesteśmy raczej wychowywani do skromności, to jest w ogóle bardzo trudne przyznać, że oczekuje się jakiś tam pochwał. Ale cóż, ja uważam, że nauczycieli powinno się chwalić za ich pracę, szczególnie, że wiadomo, ta gratyfikacja finansowa nie jest współmierna do czasu, który się poświęca na tę pracę. I pamiętam, że w ubiegłym roku, gdy widziałam takie nagłówki, że nauczyciele dostają na koniec roku szkolnego prezenty, tam niektórzy w komentarzach, że po co im te prezenty, przecież nauczycielom się płaci za ich pracę. Mili Państwo, to nie jest prawda. Nauczycielom się nie płaci za bardzo dużą część pracy, którą wykonują w szkole. Tym bardziej uważam, że potrzebna jest im pozytywna ocena zwrotna, żeby się umocnić w swoim wyborze zawodu, bo no wiadomo, że są potworne braki kadrowe w szkołach. Naprawdę nie ma tam kto pracować, coraz bardziej brakuje rąk do pracy, coraz więcej nauczycieli pracuje realizując godziny dodatkowe nadgodziny, co im jeszcze bardziej utrudnia i co ich jeszcze bardziej obciąża, więc potrzebujemy chwalić naszych nauczycieli, żeby z nami zostali. Ale mówisz o chwaleniu. To ja jeszcze raz wrócę do bycia ocenianym przez rodziców, bo ja mam takie poczucie, może błędne, że my lubimy powiedzieć, co czujemy czy myślimy, jakie jest źle. To słynne opinie w internecie, wystawiamy wtedy, kiedy jesteśmy niezadowoleni. I raczej takie pochwalne to jakoś tak społecznie gorzej nam wychodzi. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o pracę nauczycieli i nauczycielek, to łatwiej powiedzieć, że coś się nie udało, właśnie, że nie do końca ktoś w swojej roli się spełnia, niż rzeczywiście pójść do szkoły i powiedzieć nauczycielce prosto w twarz pozytywne rzeczy. Że pani jest super, że to jest w ogóle świetne doświadczenie wspierające. Ja mam takie doświadczenia, ja jako mama w kontakcie ze szkołą, że staram się sobie przypominać, żeby pisać takie wiadomości przez biurusa do nauczyciela. Nie tylko kiedy mam problem, bo czasem w szkole są różne problemy, ale również wzmacniające. Jeżeli słyszę, że moje dziecko wraca ze szkoły z pasją, z jakąś opowieścią, że coś się wydarzyło na lekcji, to ja po prostu piszę trzy zdania, że dziecko wróciło z taką informacją, że to bardzo budujące i moim marzeniem jest, żeby tak było częściej. Nie wiem, czy to ostatnie zdanie to jest wzmacniające, bo ja narzucam trochę sposób pracy, ale chciałabym, żeby w ten sposób nauczyciel czuł się przeze mnie wzmocniony. To jest bardzo cenna praktyka, i nie bez przyjemności ja słucham sobie o tym. Pamiętam, że też, gdy pracowałam w szkole podstawowej, to ja sama wystawiałam dzieciom pochwałę, i pamiętam, że bardzo wtedy się cieszyły tam. W dzienniku elektronicznym, wulkan jest taka możliwość, że można wystawić uwagę, można też wystawić pochwałę, i wiem, że nauczyciele, do których pisałaś, na pewno bardzo się cieszyli, mieli takie właśnie wzmocnienie, potwierdzenie. A co do negatywnej informacji zwrotnej, czyli bycia ocenianą negatywnie, to jest tym trudniejsze, że mamy takie powszechne przeświadczenie w naszym społeczeństwie, że pracę nauczycieli może oceniać każdy. Każdy zna się na edukacji, każdy zna się na pedagogice, każdy zna się na kanonie lektur szkolnych i w ogóle. tylko się z... dlatego, że chodził do szkoły? Tak, i gdy się zjedzie w sekcję komentarzy pod dowolnym artykułem, esejem, byle wpisem postem na Facebooku dotyczącym edukacji czy też szkolnictwa. Każdy ma do przedstawienia własną opinię. Występowałam w takiej audycji w radiu RDC i pamiętam, że dzwoniły osoby z pytaniami do nas jako do ekspertów, ale te pytania właściwie sprowadzały się do tego, że ludzie dzielili się własnymi opiniami na temat kanonu lektur szkolnictwa, tego jak oświata powinna wyglądać. Oczywiście to jest cenny głos społeczny, natomiast trzeba pamiętać, że też nauczyciel jest ekspertem w swojej dziedzinie. Nauczyciel jest powinien być widziany jako ekspert w zakresie dydaktyki, pedagogiki, no i naturalnie przedmiotów, w którym się specjalizuje, jako taki naprawdę w przeważającej większości przypadków doskonale wie co robi. Nauczyciele się nieustannie doszkalają. Mam wrażenie, że bardzo duża część rodziców patrzy na kadrę nauczającą przez pryzmat własnych wspomnień ze szkoły, które są nie najlepsze, a naprawdę szkoła publiczna bardzo się zmieniła od tamtych czasów. Wydaje mi się, że też pandemia wpuściła rodziców, otworzyła rodzicom dostęp do lekcji, do wglądu w sytuacje klasowe. Wcześniej to były tylko opowieści z drugiej ręki, czyli opowieść własnego dziecka o tym, co się wydarzyło, mniej lub bardziej przefiltrowana zgodnie z tym, co chcemy opowiedzieć. I wydaje mi się, że to takie zainteresowanie mówieniem o tym, jak powinno być, bardzo wzrosło od tego momentu, przez ten łatwy dostęp do, do tego, co tam się dzieje. Zapominamy o tym, że to nie było naturalne środowisko szkolne i to nie była taka zwykła sytuacja lekcyjna, i nauczyciel, który być może w klasie dopuszcza też częściej uczniów do głosu, korzysta z metod aktywizujących, to jest nauczyciel, który na początku nie miał narzędzi, nie miał jak się sprawdzić, nie miał jak przełożyć tego swojego języka metodologicznego na to, co się dzieje za pośrednictwem Zooma czy innego komunikatora internetowego. Ja sama pamiętam doskonale, że to było naprawdę nagłe przejście. Dzisiaj, tych parę lat później, jesteśmy już o wiele lepiej wyposażeni jako dydaktycy. Ja sama poza tym, że pracuję w publicznym liceum, jestem też edukatorką w szkole w chmurze. Więc widzę, że dla wszystkich operowanie Zoomem to jest po prostu oczywistość. To są rzeczy zupełnie łatwe i zupełnie przystępne, ale na początku nauczyciele, szczególnie starsi nauczyciele, nauczycielki. Byli bezbronni, a nawet mogli się czuć upokorzeni w jakiś sposób, gdy uczniowie nadużywali tej możliwości, na przykład, nie wiem, nagrania nauczyciela podczas lekcji i później odtwarzania jego własnego głosu. To musiało być wszystko straszliwie trudne. Ja do tej pory ubolewam nad tym, że wówczas mieliśmy stanowczo za małe wsparcie jako nauczyciele, jako kadra, która nagle została wrzucona gdzieś w tę przestrzeń internetu. Nawet nauczyciele, którzy wcześniej z komputerem nie pracowali, tylko z dziennikiem papierowym. Mamy już perspektywę oceniania przez rodziców, trochę zahaczamy o perspektywę oceniania przez uczniów. No jest jeszcze środowisko nauczycielskie, które jest zróżnicowane, jednak będąc w środku w szkole, jesteśmy też wystawieni. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, szukam innego lepszego. Na ocenę od koleżanek i kolegów, bo ty powiedziałaś o informacji zwrotnej, pozytywnej, negatywnej, ale informacji zwrotnej. A ja bym jednak nawet szła w tą ocenę, że moje koleżanki i koledzy z pracy też mnie oceniają. Myślę teraz o tym, jak bardzo zróżnicowane jest środowisko nauczycielskie, również wiekowo. Jest też taki czynnik, no średnia wieku polskiego nauczyciela to już jest pięćdziesiąt parę lat. Ja to są sam... głównie kobiety? To są głównie kobiety, oczywiście, co też ma swoje konsekwencje w postaci na przykład macierzyńskiego, który oddala w czasie perspektywy awansu. Bo to jest tak, że jeżeli się przez parę lat pracuje nieprzerwanie w szkole, można przystąpić do kolejnego stopnia awansu, ale potencjalna ciąża już oddala ten awans w czasie, co sprawia, że środowisko jest no, bardziej sfrustrowane, też bardziej skłonne do ocen, na, nawet nieproszonych. Myślę też teraz o tym, że mając 30 parę lat, nadal jestem jedną z najmłodszych osób pracujących w mojej szkole. Większość moich koleżanek jest o wiele, wiele starszych ode mnie i mało się o tym mówi, ale Młodzi nauczyciele, młodsi nauczyciele no są często traktowani przez starszych kolegów i koleżanki jako osoby, które raczej powinny nadal słuchać, niż proponować własne rozwiązania. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, natomiast ja, mając 30 parę lat, nadal jestem traktowana przez moje koleżanki jako osoba bardzo młodziutka, mimo że już dziewiąty rok pracuję w szkole. Ale po prostu, ponieważ one są niekiedy no, osobami w wieku emerytalnym po prostu, które jednocześnie są na emeryturze pracując w szkole, to jest powszechne w naszym zawodzie, to jakby mm, czują, że mogą nas oceniać, natomiast formułowanie oceny w odwrotnym kierunku mm, no, nie jest dobrze widziane, prawda, bo wtedy jest to młodsza osoba, która jakoś tam upomina czy poucza starszą. Więc no, to jest nagminne, że na przykład dzielę się jakąś sytuacją dotyczącą życia mojej klasy, nawet nie oczekując jakiegoś rodzaju rady czy wsparcia merytorycznego, no ale słyszę, jak powinnam postąpić, bo przecież starsza osoba, która pracuje w zawodzie 30-40 lat, doskonale już o tym wie, mimo że czasem właśnie to, że jest się młodszą nauczycielką, sprawia, że mam jeszcze inną perspektywę, dotyczącą na przykład, nie wiem, niebinarności moich uczniów i tego, jak rozumiem to, że oni postrzegają płeć jako spektrum. No starsze osoby nieosadzone w tym dyskursie, im jest trudno jakoś w tym uczestniczyć, więc raczej tłumaczą, jak to korygować, tak jakby to była dysfunkcja. To jest oczywiście tylko przykład. To mam poczucie, że stawiamy tego nauczyciela na świeczniku, że on jest taka pełna ekspozycja. Ekspozycja w klasie, oceniany przez uczniów i uczennice. Ekspozycja w pokoju nauczycielskim. Ekspozycja na zebraniu z rodzicami. Jeszcze nie poruszyłyśmy wątku dyrektorskiego, bo dyrektor, dyrektorka to również osoba, która ocenia. To jest trudne. Mam wrażenie, że po raz kolejny już formułuję wypowiedź zaczynającą się od słów. To jest trudne, ale to jest naprawdę trudne, że od dyrektora zależy tak ogromnie wiele. System funkcjonowania szkół to jest system mocno autorytarny. Ja mam to szczęście, że pracuję w bardzo przyjaznym, wspierającym środowisku szkolnym i mam no, wspaniałą dyrektorkę, która. Naprawdę widzę, że stara się, stara się rzeczywiście rzetelnie śledzić to, co robią nauczyciele, nauczycielki w jej szkole i stara się uczciwie gospodarować na przykład dodatkami motywacyjnymi. Natomiast wiem, że są dyrektorzy, którzy przyznają takie dodatki po prostu po znajomości, bo kogoś bardziej lubią spośród swoich nauczycieli albo z kim zaczynali pracę. Więc, na przykład, ten dodatek motywacyjny, który w szkole w ogóle służy też jako rekompensata na przykład za to, że ktoś ma klasę maturalną i sprawdza za wiele arkuszy egzaminacyjnych, albo ktoś prowadzi zajęcia dodatkowe, przygotowuje akademię z uczniami, prowadzi teoretycznie nieodpłatnie jakieś konsultacje do olimpiady czy do matury, no to dyrektor powinien to wszystko widzieć i odpowiadać na to odpowiednią wysokością dodatku motywacyjnego. To jest jedyny możliwy w szkole system premiowania pracowników, którzy robią coś dodatkowo. Więc znowu my chcemy być dostrzeżeni Oceniani uczciwie i skrupulatnie przez swojego dyrektora, dyrektorkę. Natomiast no, w rzeczywistości bywa, bywa z tym bardzo, bardzo różnie. Też często te systemy przyznawania dodatków motywacyjnych są nieprzejrzyste. Nie wiadomo, dlaczego ktoś ma wyższy, ktoś ma niższy, też się nie podaje tych kwot publicznie. No i to jest istotny, istotny problem, te potencjalne niesprawiedliwości w wysokości dodatku motywacyjnego. Co wspiera nauczyciela w ocenianiu, w wystawianiu stopni? W dużym stopniu wiedza warsztatowa, ale też obserwowanie innych kolegów i koleżanek. Ja jako nauczycielka lubię o sobie myśleć jako o kimś, kto jest otwarty na ciągły rozwój i na przykład o ocenianiu kształtującym też musiałam się po prostu uczyć na warsztatach. To nie jest tak, że wymyśliłam to sama, więc różne metody oceniania, zbierania informacji zwrotnej, to jest coś, co mogę pozyskać wyłącznie, gdy przyjrzę się pracy kolegów, koleżanek, albo gdy udam się na jakieś warsztaty. Trudno jest jeszcze poświęcać czas samemu na wymyślanie kolejnych strategii oceniania. Już i tak muszę i wymyślać tematy lekcji i metody ich realizacji, i przede wszystkim zastanawiać się nad tym, jak uczyć. Więc, jeżeli chodzi o mnie, to metody samego oceniania to są metody, które wypracowuję wskutek jakiejś inspiracji płynącej z zewnątrz. Jedyne, czym sama się kieruję, to jest taka zasada przejrzystości dotycząca tego, że gdy konstruuję jakąś strategię oceniania, myślę o tym, Jakbym chciała być oceniana jako uczennica? To znaczy, zawsze, za każdym razem, gdy moi uczniowie mają coś zrobić na ocenę, to oni muszą dokładnie wiedzieć, za co będą oceniani, jakie będą kryteria przyznawania oceny. Nawet jeżeli chodzi o taką pracę kreatywną, pracę twórczą ja czasem zresztą zadaję takie tylko na zaliczenie. Ja w ogóle stawiam bardzo mało ocen, też dodam w tym momencie. Myślę, że normą dla polonisty jest wystawianie nawet kilkunastu ocen na semestr. Ja staram się stawiać co najwyżej kilka. Ale gdy już zadaję na przykład, nie wiem, nawet pracę kreatywną, tak jak wspomniałam, chociażby w odniesieniu do mistrzej Małgorzaty Bułhakowa. Pamiętam, że oni tam robili takie kreatywne projekty. Woland Warszawa 2027, czy coś takiego. Po prostu wizja przyszłości w której Woland ingeruje w losy mieszkańców Warszawy. Woland, czyli ten magik, jakaś ciemna siła, która wywraca do góry nogami życie moskwiczan u Bułhakowa. Jakby on zaingerował w życie warszawian i tam uczniowie, uczennice robili audiobooki i plakaty, więc tam dałam im na początku kryteria oceny, że pomysłowość, poprawność językowa, też koleżeńskość, taka wspieranie się nawzajem w grupie, i oni potem też dawali mi taki feedback, jakby kto na ile się udzielał przy tej pracy grupowej. To też jest ważne podczas oceniania pracy w grupach, że sami zaznaczają jakby procentowo, kto na ile był zaangażowany. Więc staram się podać takie wytyczne, kryteria, czym ja będę się kierowała, wystawiając tę ocenę. Ja też słyszę, że te kryteria mogą być pomocne potem do dyskusji z rodzicem, które ostatecznie może przyjść i o tą trójkę się zacząć wykłócać. To wykłócać w taki tutaj duży cudzysłów, bo. Chodzi o rozmowę na temat oceny. Mam też poczucie, że podawanie takich klarownych, przejrzystych reguł wywołuje mniej emocji wokół ocen? Takich emocji Twoich powiedziałeś, że różne emocje temu towarzyszą, ale też emocji uczniowskich, bo jednak ocena, szczególnie niska ocena, no, ma taki ciężar gatunkowy. Ocena rozpisana w ten sposób, jako efekt, coś, co wynika z kierowania się różnymi kryteriami, które jakoś tam razem się komponują, to jest też coś, co buduje w moim odczuciu zaufanie wobec osoby nauczającej. I tutaj jako przykład mogą posłużyć wypracowania. Bardzo trudno jest uczniowie-uczennicy zaufać nauczycielowi, który oddaje wypracowanie opatrzone jedynie oceną, że na przykład wypracowanie jest na trójkę, wypracowanie jest na czwórkę. Co to w ogóle znaczy? Ja, jako polonistka, nie wyobrażam sobie, żeby oddać taką pracę uczniowi. On musi wiedzieć, na czym stracił te punkty, albo co się szczególnie nauczycielowi, nauczycielce spodobało. Szczególnie w klasie maturalnej, w której uczniowie potrzebują, chcą dowiedzieć się, jak pisać to wypracowanie maturalne. Ono jest oceniane w pewnych kryteriach. Te kryteria nie są podane nawet w arkuszu maturalnym, one są podane na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej, więc ten nauczyciel tak naprawdę powinien, żeby uchodzić za osobę kompetentną w swoim środowisku klasowym, powinien wejść na stronę CKE, pobrać sobie te kryteria oceniania, szczegółowo się ich nauczyć, a potem objaśnić klasie, rozpisać na tablicy, jakie są te kryteria, ile zdobyć punktów w którym kryterium, jak to zrobić, żeby mieć więcej punktów w tym i w tym. Na przykład, jeżeli napisze się wypracowanie bez kontekstu do dzieła literackiego, w której kategorii się za to straci punkty, ile punktów? Uczeń musi rozumieć, jak to zrobić, żeby następnym razem zdobyć tych punktów więcej. Ja słyszę, że to jest bardzo trudne. Tak, bo to jest szalenie trudne. Ja sobie myślę: ocenianie. No, wchodzę, słucham, sprawdzam, stawiam stopień. A tutaj okazuje się, że muszę po pierwsze na początku ustalić, jakie będą kryteria, czyli co podlega ocenie. A w przypadku matury, rozmawiałam tutaj z Maciejem Wojdyną, który mówił o ważności egzaminu maturalnego, o tym ciężarze. I teraz nakładamy na to jeszcze ten ciężar, czy tą trudność. Udzielenie informacji zwrotnej, za którą podąża również stopień. Jesteśmy w polskim systemie, gdzie te stopnie są, na razie na pewno zostaną, szczególnie ze względu na egzaminy zewnętrzne. No i ja słyszę, że to jest tak, że to dużo, że to te emocje i to napięcie, a przecież mówimy o tym, że chcielibyśmy szkołę bez ocen, albo szkołę, gdzie tych ocen jest mało, sama powiedziałaś, że stawiasz ich mało. Tak, że staram się faktycznie ich stawiać mało. Wiesz, to jest tak, że mm, w moim odczuciu właśnie poloniści, przez to, że muszą sprawdzać wypracowania, pracują o wiele, wiele dłużej niż nauczyciele innych przedmiotów. No i też, jeżeli chce się porządnie sprawdzić taką pracę literacką, to trzeba na to poświęcić na przykład godzinę czasu. To jest bardzo czasochłonne, też zapoznawanie się z tymi kryteriami oceniania. Dopiero co miałam rozmowę z innym polonistą, który wstawił uczniowi jedynkę. Ja spytałam czemu, uzyskałam odpowiedź, że. Uczeń napisał pracę zbyt krótką. A ja na to odpowiadam, że no dobrze, ale zgodnie z wytycznymi CKE, jeżeli napisze się zbyt krótkie wypracowanie maturalne, to ono nadal jest oceniane, tylko że w niektórych kryteriach to nie jest tak, że pracę się zeruje. Więc poloniści muszą na bieżąco to wszystko śledzić, a to jest bardzo, bardzo czasochłonne. Warto tutaj dodać, że od reformy, odkąd pojawiły się pierwsze informatory egzaminacyjne, pojawiło się tam jeszcze kilkadziesiąt nowych plików. Aktualizacji, jakichś nowelizacji, aneksów, to śledzenie tego wszystkiego to jest ogromny wysiłek. I mało się mówi o tym, że żyjemy w czasach ciągłej reformy oświaty, ciągłych zmian i pandemicznych i wszystkich innych, kiedy sama nasza praca logistyczna, nakierowana na proces nauczania, to jest proces obarczony wielogodzinnym wysiłkiem po godzinach pracy. Więc jeżeli już kiedyś, jakąś dekadę temu, Instytut Badań Edukacyjnych Przeprowadzał takie badanie, z którego wynikało, że poloniści pracują o wiele więcej niż inni nauczyciele, warto sobie wyobrazić, o ile więcej tej pracy mają jeszcze teraz, gdy muszą zbudować cały warsztat metodyczny dostosowany do nowych realiów oceniania, do nowej podstawy programowej. Do nowej listy lektur i jeszcze do nowego egzaminu. Te wszystkie zasady, o których ja teraz mówię, nauczyciel polskiego, nauczycielka polskiego musi mieć w małym palcu, żeby efektywnie uczyć uczniów, przygotowywać do egzaminu maturalnego, którego oni faktycznie no, bardzo się boją i bardzo się przed nim stresują. Do tego nakłada się również propozycja zmiany w obrębie prac domowych. Na razie szkół ponadpodstawowych to nie będzie dotyczyć. Nie zapytam Cię, co myślisz o. Braku bądź nie braku prac domowych, chciałabym cię zapytać o tą drugą część tego rozporządzenia. Tam jest zapis, że praca domowa będzie dla chętnych, nie wiem, jak to będzie w szkole ponadpodstawowej, ale tam jest informacja, że nauczyciel będzie nie oceniał, ale udzielał informacji zwrotnej. Akurat ja należę do nauczycieli, którzy z zasady nie zadają, nigdy nie zadawali prac domowych. Owszem, czasem tak się zdarza, na przykład, gdy wiem, że to uczeń będzie potrzebował przestrzeni, czasu, żeby wykonać jakąś pracę wieloetapową, którą po prostu wygodniej mu będzie zrobić w domu. Czasem jest też tak, że proponuję coś dla chętnych, faktycznie. Natomiast nie lubię takiej jednowymiarowości w myśleniu o edukacji i ogólnych rozporządzeń, które mają dyscyplinować wszystkich nauczycieli, tak jakby oni właśnie nie byli ekspertami w swoich dziedzinach. Ja, na przykład, mogę mówić o języku polskim, że jestem w stanie. Można uczyć polskiego bez prac domowych, ale nie wiem, jak to jest z innymi przedmiotami. I nie będę się wypowiadać na przykład za matematyków, którzy być może potrzebują, żeby jakieś czynności operacyjne były powtarzane w domu, by się utrwalił pewien schemat myślenia o działaniu matematycznym. Wolę mówić po prostu za siebie. Mhm. Ale też powiedziałaś wcześniej, że Twój stopień jest związany z informacją zwrotną, że ten stopień jest opatrzony komentarzem czyli kryteriami, stopniem i komentarzem, informacją zwrotną. Ja upatruję w tym to, że wpisane po raz kolejny w rozporządzenie więcej o informacji zwrotnej, może jednak idziemy z tym myśleniem o stopniach w stronę czegoś, co naprawdę będzie budowało młodego człowieka w jego procesie uczenia się. Mam nadzieję. Oczywiście nie musi to dotyczyć tylko prac domowych, tylko w ogóle myślenia o systemie edukacji w taki sposób, że uczeń ma prawo popełniać błędy, a nawet błędy są dobre, bo wówczas widać luki, widać te obszary, nad którymi uczeń musi pracować. Jeżeli oceniamy go w konkretnych kategoriach, które on rozumie, które on przyswoił, wie gdzie stracił, wie nad czym musi pracować, to tak naprawdę dopiero wówczas można się uczyć. Ocena, tak jak ją rozumiemy w ocenianiu kształtującym, to jest coś, co w ogóle umożliwia. Uczenie się. I czasem, gdy uczeń przesadnie się zamartwia uzyskaniem niskiej oceny, jakiejś negatywnej informacji zwrotnej, to mówię mu, że zobacz, przecież to jest dobrze. Przecież gdybyś zrobił wszystko dobrze na 100%, to tak naprawdę by się okazało, że zmarnowałeś dzisiejszy dzień w szkole, bo już wcześniej to umiałeś. Więc niepotrzebnie siedziałeś na lekcjach e, słuchając tego tematu, jak się poprawić, niepotrzebnie nawet usiłowałeś wykonać to działanie, no bo tylko okazało się, że tak naprawdę już to wcześniej wszystko było nauczone i wiedziane, że tak powiem. Myślę, że to jest olbrzymi obszar do pracy, zarówno w głowach nauczycieli i nauczycielek, ale również uczniowskich głowach, żeby gdzieś ta informacja zwrotna stała się takim naturalnym sposobem rozmawiania o postępach w nauce. I też myślę, mówiłaś o tych rodzicielskich doświadczeniach, że rodzic przychodzi na zebranie, czy rozmawia o ocenie swojego dziecka z perspektywy własnych doświadczeń szkolnych. Czy ta rozmowa z rodzicem na równi z rozmową z uczniem o tym, że stosuje więcej informacji zwrotnej niż stopnia, bo mówiłaś o tym, że to stosujesz, że rozmawiasz z rodzicami, czy to jest taka praktyka, którą mogłabyś polecić jako istotna w budowaniu możliwości wystawiania mniej stopni? Ja wiem, że nie tylko ja w ten sposób pracuję z rodzicami, bo mam przyjaciółkę Magdemikę, która pracuje w szkole w chmurze. Akurat teraz jest na Europie macierzyńskim, ale wiem, że ona też, gdy organizuje zebrania z uczniami klas pierwszych, uczniami, którzy właśnie dołączyli do szkoły w chmurze, to jest to jeden z pierwszych poruszanych tematów, by w ogóle za często nie zaglądać do dziennika. I naprawdę na początku odpuścić troszkę tym uczniom i tak bardzo się nie martwić tymi ocenami, dopóki sam nauczyciel nie zaalarmuje, że coś jest nie tak. Rodzice ze względu na to, że mają ciągły dostęp do tego dziennika elektronicznego i mogą ciągle weryfikować postępy edukacyjne swoich dzieci, robią to nagminnie, robią to nadmiarowo i też, powtórzę, niepotrzebnie się przejmują niskimi ocenami. Przecież kiedyś rodzice nawet nie wiedzieli, że ma się te truje z chemii i to było ok i gdzieś tam człowiek i tak dopłynął. A dzisiaj rodzice też traktują tę te trójkę z chemii jako problem. Przychodzą do nauczyciela i pytają, nawet w liceum, jak poprawić tę trójkę na czwórkę. I to biedne dziecko ma wtedy sygnał od rodzica, że takie, jakie jest, jest niewystarczające, że ono domyślnie musi być lepsze, że ono domyślnie musi mieć tę piątkę, że to jest takie założenie, że mamy z przedmiotu piątkę, bo jeżeli jej nie mamy, to jest problem. Patrzę na ciebie i, i czuję smutek z tym związany trudno jest teraz być dzieckiem chodzącym do szkoły. Myślę też o tym, że dzisiaj wiele się mówi o kompensacjach w takim czysto psychologicznym sensie i wydaje mi się, że niestety uwypukla się ten problem, że wielu rodziców po prostu kompensuje sobie przy pomocy dzieci. Niestety rodzice mają wrażenie, jakby oceniano ich w gruncie rzeczy, a nie to dziecko. I że jeżeli dziecko ma średnią ocen 3.0, to że to świadczy jakoś o samym rodzicu. Przecież takie dziecko może być bardzo szczęśliwe i mieć przed sobą świetlaną przyszłość, w której będzie robiło to, co lubi, czy nawet będzie zabezpieczone finansowo. I to naprawdę jedno nie musi się łączyć z drugim. I powtórzę, wydaje mi się, że kryzys związany z ocenami, a nawet kryzysy emocjonalne u uczniów, którzy nadmiarowo się przejmują własnymi osiągnięciami edukacyjnymi i ocenami, które otrzymują w szkole, to jest kryzys wywołany przez rodziców, którzy nie potrafią przyjąć tych negatywnych ocen do wiadomości i zakładają, że jeżeli jest trójka z chemii, to albo nauczyciel jest zły, albo dziecko ma depresję, bo to jest przecież niemożliwe, żeby dziecko miało trójkę. To słyszę, że rolą nauczyciela i jego oceniania jest nie tylko rozmowa z uczniami o całym procesie oceniania, ale również zaproszenie do tego świata rodzica, żeby trochę spuścić tonu, żeby zrozumieć tą sytuację. I może to jest też sposób na odczarowywanie stopni, jeśli jest więcej informacji zwrotnej a mniej cyferek. Rodzice w ogóle nie są do końca partnersko traktowani w społeczności szkolnej, ale nie mam na myśli tego, że są raczej dystansowani, czy właśnie jakoś uprzedmiatawiani, czy że traktuje się ich z góry, wręcz przeciwnie. Teraz staramy się zadowolić rodziców, i to wcale nie musi mieć takich dobrych skutków, bo to, że chcemy, żeby rodzic wyszedł zadowolony, czasem zaburza te komunikację, bo nie chcemy być z nim do końca szczerzy, żeby go jakoś nie urazić. I nic dziwnego, skoro ja ostatnio rozmawiałam właśnie ze starszą koleżanką nauczycielką, której powiedziałam o tym, że ja to najchętniej bym wszystkie dzieci wysłała na jakieś diagnozy do psychologa, żeby dziecko odpowiednio wcześniej się dowiadywało o swoich ewentualnych trudnościach, dysfunkcjach, żeby było po prostu zaopiekowane psychologicznie, że w każdej klasie powinien być psycholog, który wspiera osoby z trudnościami i który pomaga im jakoś wsłuchać się w siebie, zrozumieć własne emocje. Że być może każdemu dziecku powinny przysługiwać jakieś godziny terapeutyczne w przestrzeni szkoły, to ja usłyszałam od starszej koleżanki, nauczycielki, że ona, będąc rodzicem, który słyszy coś takiego ode mnie, by się oburzyła, że ja traktuję dziecko jak wariata. Okay. Więc po prostu niska świadomość dotycząca tego, czym jest psychoedukacja i co to znaczy być zaopiekowanym psychologicznie, i co to znaczy być w kontakcie ze sobą ze swoimi emocjami, sprawia, że trudniej jest czasem być szczerym z rodzicem. No, bo jak ja mam powiedzieć rodzicowi, że mam takie podejrzenie, że jego dziecko jest w spektrum autyzmu, jeżeli wiem, że ten rodzic nie do końca ufa szkole, nie do końca ufa nauczycielowi, a w ogóle to zaraz się na mnie obrazi, że co ja tutaj opowiadam? Otwieramy temat na kolejną rozmowę, a tak naprawdę to możemy zaprosić do rozmowy, która już była, bo o rodzicach rozmawialiśmy z Kasią Olejnik w drugim odcinku, jeśli dobrze pamiętam. Kasia opowiadała to z perspektywy dyrektorskiej, jak to Często jest pomiędzy rodzicem a nauczycielem o tej trudnej rozmowie, ale dziękuję Ci za, za tą perspektywę, o której mówisz, że jednak w tym ocenianiu, bo to jest ciągle w relacji, rodzic jest po prostu też ważny. I chyba ja jako mama dzieci szkolnych chciałabym być zaopiekowana w takim sensie, że jest mi to wyjaśnione, że ja rozumiem, co się dzieje w przypadku oceniania moich dzieci i chyba nie, nie potrzebuję zaglądać codziennie do Librusa. Wyłączyłam ostatnie powiadomienia i jest mi jakoś lepiej w związku z tym, bo nie muszę tam zaglądać. Szukam czegoś, co mogłoby podsumować naszą rozmowę w kontekście oceniania, że z jednej strony mamy tą konieczność przez system wymuszonej stawiania stopni, z drugiej perspektywy mamy jednak proces uczenia się, który, tak jak wcześniej rozmawiałyśmy, stopień niewiele nam mówi. To jest tylko cyferka, którą gdzieś funkcjonujemy. I trochę chciałabym tą perspektywę jakoś pogodzić i domknąć na koniec. Myślę o tym, że komponentem, którego potrzebujemy, żeby to wszystko domknąć, jest przywołanie je, raz jeszcze tego wątku, który dotyczy czasu pracy nauczycieli i to jak czasochłonne jest ocenianie. Bo tym co jest najtrudniejsze i w informowaniu rodziców i w pełnym informowaniu uczniów, jest to, że to wszystko zajmuje bardzo dużo czasu. Więc tak naprawdę główną trudnością jest to, że ja na przykład w moim liceum mam klasy 32-osobowe. I teraz jak dać obszerną, wieloaspektową informację zwrotną 32 osobom? Niemożliwe. Otóż możliwe, tylko zajmuje to dużo czasu w domu, żeby każdemu napisać z tyłu tę laurkę, jak to żartują niektórzy od polonisty, czyli rozpisać jak pracować inaczej, w którym obszarze, w którym kryterium straciło się punkty, jeszcze indywidualnie informować rodzica, szczególnie jeżeli jest jakiś problem, który zeruje pracę, na przykład błąd kardynalny albo praca nie na temat, żeby zaalarmować odpowiednio wcześnie. Natomiast tak naprawdę według mnie trzeba uważniać to, jak ważne jest dotarcie do punktu, w którym nauczyciele pracowaliby na przykład z zespołem osobowym. To jest wtedy zupełnie inna praktyka uczenia i nawet zauważ, że nie chodzi o sam właśnie proces uczenia, metody, na które można sobie pozwolić przy tak małym zespole klasowym, indywidualizacja uczenia, dotarcia do ucznia, ale też ten aspekt oceniania. Zupełnie inaczej się ocenia pracując z klasą 15-osobową i z klasą 30-osobową i to trzeba przez cały czas podkreślać i wołać o tym, że jeżeli nauczyciel ma mieć odpowiednio dużo czasu by dać pełną informację zwrotną i by kształtować ucznia poprzez właśnie ocenianie nomen omen kształtujące to ja potrzebuję pracować z mniejszą liczbą dzieci żeby móc to wszystko zrobić powiem ci szczerze że ja nie wyobrażam sobie na przykład gdybym miała dzieci gdybym jeszcze miała rodzinę którą muszę się zająć po pracy jak ja bym to robiła ja nie kryję się z tym że czuję się efektywna i w pełni kompetentna jako nauczycielka, dlatego, że w tej chwili to jest mój priorytet w życiu. Po prostu praca zawodowa, która mnie pochłania, której się poświęcam, w której się rozwijam, ale lubię myśleć o mojej przyszłości tak, że jednak pojawi się też rozwój w innych obszarach, że też gdzieś kiedyś będzie to życie rodzinne, które też będzie dla mnie ważne, i teraz trudno jest mi sobie wyobrazić, że ja wracam z pracy. I mając jeszcze na przykład dzieci, do północy sprawdzam wypracowanie. Nie wyobrażam sobie tego, i bardzo, bardzo podziwiam moje koleżanki polonistki, które potrafią pogodzić to życie zawodowe z życiem rodzinnym, a jednocześnie mam tego świadomość, że właśnie te dzieci, o których mówiłam wcześniej, które mi mówią, że dostały wypracowanie opatrzone jedynie oceną, bez pełnej informacji zwrotnej, mam wyobrażenie, że to mogą być dzieci nauczane na przykład przez mamy które mają małe dzieci, albo na przykład przez Polonistę, który pracuje w trzech szkołach, bo musi sobie opłacić wynajem mieszkania w Warszawie. Albo dlatego, że po prostu jest to mała gmina i musi, bo nie ma innego nauczyciela. Jest jedyną, która ratuje szkołę. Tak, więc to często nie jest zła wola, tylko to są po prostu fatalne warunki pracy. To pomaszmy na koniec i domknijmy nasze spotkanie. Niech klasy będą małe. Tak, niech klasy będą małe, dzieci będą szczęśliwe, a nauczyciele wypoczęci. I docenieni? Informacją zwrotną również od dyrekcji. Tak, chwalcie swoich nauczycieli. Dziękuję Ci. Olu. Dzięki. Scenariusz i prowadzenie: Kasia Pijanowska produkcja: Ola Rzaczek Świstak, wsparcie projektu i promocja: Bartosz Marzec, realizacja: Grzegorz Leczkowski, studio pod dębem. Jeśli zainteresował Cię wątek oceniania kształtującego Wejdź na www.sklep.co.org.pl i wybierz książkę W szkole jest OK lub OK zeszedł. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o informacji zwrotnej, wejdź na co.org.pl/ukośnik-blog i przeczytaj artykuł Jak udzielać informacji zwrotnej.